Witamy Was serdecznie dzisiaj w święto, ponieważ pandemia, epidemia i coś tam jeszcze zakazuje spotkań, imprez, marszów, przemarszów i w ogóle czegokolwiek, także postanowiliśmy przyjść do lasu, tutaj nas sąd nikt nie wygoni. Chyba, że niedźwiedź. Może. Grzyb. No, grzyb. Nie jeden. Grzybów w lesie jeszcze jest. Na przykład. No dobra, grzyby, dupy mi grzybami zawracasz. Co miałem powiedzieć? Ale to nie jedyne święto w dzisiejszym dniu, ponieważ 3 równe lata temu, 11 listopada... 11, no. Tak, listopada założyłem, otworzyłem kanał o nazwie Wiking Drażek, gdzie zajmowałem się poszukiwaniami historycznych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali. Nie, ale to nie było tylko to, były tam różne rzeczy takie jak wyprawy po Polsce rowerem na przykład, ale i w ogóle różne rzeczy i różniste. Z biegiem czasu kanał zmieniał swoją nazwę raz, dwa razy. Raz było to Gate of History, gdzie zajmowałem się też poszukiwaniami i plus jeszcze historią różnych miejscowości. A później, właśnie po roku czasu, zmieniłem nazwę na Viking z lasu i tak zostało już 2 lata, siedzę w tym lesie. To, co widzicie na YouTubie oczywiście, to 2 lata, ogólnie kanał w sumie 3 lata. Także dzisiaj rocznica 3 lat. Byłby konkurs i konkurs jest przewidziany na tą okazję. Jednak niestety mamy tą pandemię i nie za bardzo mogę spełnić ten konkurs. Ogólnie... No bo konkurs polega na zbiorowisku. No a nie można. Dlatego poczekajmy do nowego roku. Zobaczmy, czy coś się zmieni z tą pandemią, z tym wirusem, z tym wszystkim. A wtedy ten konkurs po prostu ponowie na wiosnę i po prostu gdzieś tam wtedy ten konkurs będzie, odbędzie się. Jak na razie pomyślę nad po prostu z innym konkursem takim, z jakimiś zwykłymi nagrodami. A ten konkurs, który miałem w planach, przełożymy, aż się wszystko trochę zmieni. No i dzisiaj rodzinnie, także coś, będziemy jeść, pichcić, a ja sobie przy okazji, jak dziewczyny będą coś tu sobie pichcić, ja zacznę przygotowywać już materiały pod budowę przedniej ściany chaty Wikinga, do tam, gdzie drzwi i w ogóle. Muszę zrobić próg i parę innych rzeczy. Także dzisiaj przygotowywanie materiałów, a dziewczyny pichcenie jedzenia, czyli oczywiście podstawowo kiełbasa z ogniska i pianki. Pianki muszą być, także tak to będzie dzisiaj wyglądać. Ogólnie jeszcze trochę pomarudzę, trochę pogadam, bo parę jeszcze rzeczy mam z Wami do załatwienia, ale o tym później. Teraz idziemy coś szykować, ogień i szykować materiał. Palce się traci bardzo szybko. Podstawą do dobrego rąbania jest? Pieniek. Jak jest solidny, twardy, dobry pieniek, to można sobie rąbać. Pieniek jest trochę chwiejnie. No i teraz przyłóż krzesiwo tutaj na to i pociągnij jednym ruchem, zrób iskrę, no. Słaba ta iskra. Słaba, ale zajarała się. Także coś może z tego będzie. Widzisz, za pierwszym razem. Udało się. No, przyłóż. Bardziej pod kątem. Bardziej. No. Jeszcze. Bardziej tam. Ojej. Ojej, pali się. Pali
No już. Już mi się uda. Wiesz, co mówię. Mała czarna. I takie wielkie łyżki. Ty siekiery nie rób. Siekierę właśnie zrobię. Mała, a mocna. Może i dobrze. Dzisiaj wszystko będziemy gotować, smażyć i pichcić na kuchence od Pirana na Magnum. Oczywiście podlinkuję wam tu kuchenkę gdzieś tam w opisie pod filmem. I deszcz kropi. Pogoda nieciekawa na biwak, chociaż nie ma tragedii. A, gorąco, dobra. Jest pięknie. Można w taki sposób też fajnie spędzać czas z rodziną, ale kto lubi bardziej solidniejsze jedzenie, no dzisiaj zwykła tam kiełbaska, ale solidniejsze jedzenie, to oczywiście zapraszam do sklepu Mr. Preppers, gdzie możecie kupować mięsa w puszkach, które są długoterminowe i możecie sobie je zabierać na wyprawy, gdziekolwiek tylko wam się zapragnie. Kiełbaskę sobie zabieram, to się spali. I co? I gdy sobie zakupicie, sobie zrobicie takie zakupy w sklepie Mr. Preppers, wpiszecie kod o nazwie Viking, dostaniecie 5% zniżki. Nie jest to kod jednorazowy, możecie kupować ile tylko macie chęć, ile tylko macie razy zamiar. Wchodzicie, kupujecie, wpisujecie, kod jest cały czas aktywny, nie jest to rzecz jednorazowa, a właśnie cały czas nic się powtarza. Się coś zacięłem. No, że można sobie kupić tego więcej na przykład i za chwilę wejść znowu kupić i znowu mieć 5% taniej. Wolna amerykanka, także zapraszam z chęcią do tego sklepu serdecznie. A my dalej coś pichcimy. Jak na razie tylko pichcimy, pijemy, dziewczyny. Marzną mi tu strasznie. Ja nie. Chociaż jedna nie. Chcę się nie mówię. No w przestrzali będzie ciężko. Chyba z czekoladą. Ale może być gorące. Na ognie ruda. Dobra. Mocna? Na tydzień mi starczy. A, jest moc, to jest kawa ten. A. Gdy dziewczyny sobie pichcą posiłek, to ja wpadłem na świetny pomysł, aby wam jeszcze raz bardzo mocno podziękować za to, że na poprzednim live'ie, na licytacji, która się odbyła, tak biernie braliście udział i uzbierało się 1600 zł. Na live'ie wyszło więcej, ponieważ osoba Jaro, czy coś takiego, która wylicytowała Disco Rug, nie zgłosiła się dzisiaj do mnie, prawdopodobnie jakiś fake konto. I co, no, jakby ktoś był chyba że zainteresowany tym Disco Rugiem, to na maila do mnie, mail gdzieś tam w opisie pod filmem i ktoś by chciał go nabyć, to oczywiście nie ma problemu, z chęcią go tam przekażę, ale nazbierało się dużo pieniędzy, oczywiście te pieniądze nie pójdą na marne. Jeszcze dokładam sumę 250 zł, który to Jarek podarował ostatnio, zaraz po powrocie z wyprawy skuterem, przekazał mi pieniądze na po prostu na jakiś wyjazd czy na coś, po prostu chciał coś od siebie dać. Te pieniądze tak samo zostały dołożone do tej sumy, więc mamy jakieś 1850 zł, z tego stuwa poszła na wysyłki,
tych wszystkich rzeczy, więc 1750 zł jak na razie jest, jest to bardzo duża suma. Z tego chcę kupić jakiś dobry śpiwór, z pewnością podpowiecie mi jaki. Jest to, chciałbym taki śpiwór, żeby naprawdę on był ciepły, ale i w miarę lekki. No, chociaż coś takiego. No przeważnie jak jest ciepły, to nie jest lekki, ale coś w tym stylu. To chciałbym bardzo wam za to wszystko jeszcze raz podziękować i dobrze wiedzieć po raz kolejny, że mam tak wspaniałych widzów, że mam tak wspaniałych przyjaciół po drugiej stronie tego ekranu. I chyba tyle z tego, co chciałem pogadać. Jak na razie chyba tak. Chyba, że jeszcze coś mi przyjdzie do głowy. Jakiś fajny pomysł. Ale to później. Pojedli, popili i tylko tyle, co tą grubą belkę jako belkę progową. Udało mi się uciąć, wyciąć, przynieść i zrobić. Co więcej, no nic, no dzień taki fajny, miły, fajnie spędzony, bo z rodziną i w lesie i na świeżym powietrzu i coś innego niż zwykle. Dlatego bardzo udany dzień dla mnie. Dla dziewczyn nie wiem, bo one takie... Jedna lubi, jednej chłodno, jednej zimno, A co będzie, jak będą mrozy? To ja nie wyjdę z domu. Jezu. No właśnie. Także trzeba kończyć szybko chatę, robić ściany, drzwi i wstawiać piecyk do środka i może wtedy przyjdą znowu do mnie, jak będzie ciepło i będą siedzieć w chacie. A wtedy będziemy strugać coś. Każdy dostanie nożyk, drewno i będziemy strugać łyżki z drewna, widelce, zawody. I jakąś kuksę może się wystruga. I wtedy sobie posiedzimy w namiocie, w chacie wikinga i zrobimy sobie coś, jakiś challenge, kto co wystruga. Będzie to oceniane oczywiście przez widzów i będzie fajnie. I takie coś by się przydało zrobić. Będzie coś innego, coś fajnego, ale poczekamy, aż ukończę chatę. Mam nadzieję, że postaram się teraz trochę więcej czasu przy tym spędzić. No i fajnie, jakby jakiś śnieg spadł, żeby ten efekt był, no siedzenia w chacie, gdy jest ciepło na dworze, no to jakieś marne to wygląda. Poczekamy, może w tym roku będzie zima. Jak na razie to wszystko dzisiaj. Widzimy się na jakimś kolejnym odcinku, mam nadzieję, że jak najszybciej. A na pewno już bardzo szybko na kanale Dziwne Pomysły Wikinga. Tam będę robił krzesło. Krzesło, które będzie na przykład z krzesłem do lasu. Takie krzesło składane turystyczne, ale no nie ważne. No krzesło, zobaczycie. Kto chętny, to tam wejdzie, zobaczy sobie i myślę, że jutro lub pojutrze taki film się ukaże. Ale to jeszcze nic, bo będzie niebawem film na kanale Dziwne Pomysły Wikinga. Będzie film, jak montuję, jak robię, jak konstruuję, jak buduję dach do szerszenia. I sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Może to będzie wyglądać strasznie, a może to będzie wyglądać fajnie, a może nie fajnie. Na pewno ma być to praktyczne, a praktyczne z tego względu, bo szerszeniem dojeżdżam do pracy i jest coraz zimniej. A gdy przyjdą mrozy, gdy przyjdą śniegi, to już będzie katastrofa i zamarznę po drodze. A mając dach, szybę, dach i wszystko, to myślę, że to będzie troszkę lepiej po prostu. A jak to wyjdzie, wszystko zobaczycie niebawem w kanale Shopa Dziwne Pomysły Wikinga. Także ja was serdecznie zapraszam, za dzisiaj was bardzo dziękuję, że byliście z nami. Pozdrawiamy was serdecznie i co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pogaduchy. Ej, no!